Hej, hej, witajcie. Specjalnie nic nie mówiłem na tej wstawce, bo fajną tutaj muzyczkę autorzy do gry dorzucili. Dzisiejsza rozgrywka nosi tytuł Aqua Jack. Powstała w 1990 roku i została wydana przez firmę, no umknęło mi. Na tym demko na początku było. Można cofnąć i ewentualnie podejrzeć. O co chodzi? No chyba widzimy, o co chodzi. Po prostu jedziemy jakimś tam poduszkowcem, chyba to firma Taito. Lecimy jakimś tam, właściwie płyniemy jakimś tam poduszkowcem. No i musimy strzelać do jakichś tam samolotów i innych przeciwników, którzy się pojawiają tutaj na naszym horyzoncie. Dobrze, wrzucamy sobie w takim razie trzy kredyciki. I rozpoczynamy rozgrywkę. Zobaczymy, jak nam to pójdzie. O, aha, tym się zaraz do góry, jak o, w ten sposób. Czyli tutaj, czym? A tym się chyba strzela, tak. Zaraz. Tu jest chyba prędkość. Tym strzelamy. Jakieś tam pociski, bomby. O, sterowanie jest tutaj troszeczkę, słuchajcie, odwrotne, czyli jeżeli ja przesuwam, a czekajcie, przejdę może na... No nie, tutaj to niewiele mi daje. Myślałem, że może na joysticku analogowym będzie to inaczej. Jeżeli ja przechodzę joystickiem, biorę na górę, to celownik mi przechodzi na dół. I odwrotnie. Prawo-lewo działa poprawnie, natomiast góra-dół jest odwrócone miejscami. I to jest troszeczkę mylące. No ciężko się trochę, powiem, w to gra. Może by tam gdzieś to było w konfiguracji do przedefiniowania. Nie twierdzę, że nie, ale... Ale... No spróbujmy sobie... O, rozwaliłem się jakąś tam... Ale spróbujmy sobie na razie zagrać tak, jak jest. Dziwnie, że tutaj właśnie jest to odwrotnie. O. Ciężko jest w ogóle tym... Więc może... Nie, na tym będzie gorzej. Z powrotem przejdźmy na sterowanie tym analogiem. On działa w ten sposób, tak jak mówię, na razie to sterowanie jest odwrotnie. Dwa, to nie jest sterowanie proporcjonalne, czyli... No... Zmiana położenia tego celownika nie jest adekwatna do kąta wychylenia tego joysticka, mimo iż on jest analogowy. Nie wiem, z czego to wynika, bo w niektórych grach właśnie udaje się w ten sposób, że zrobić, że... O, widzicie? Myli mi się cały czas góra-dół. No trzeba tutaj taką... O, tak samo strzał. Strzał jest na innym przycisku niż zwykle to miało miejsce w różnych tam... A, już nie mamy tych bomb. No dobra, tam tylko możemy w ten sposób, dobrze. No ciężko się steruje w tej grze, przyznam. Nie wiem, dlaczego tak to jest dziwnie tutaj pomyślane. Trzeba było gdzieś tam w konfigurację konkretnie wejść i wtedy... I wtedy myślę, że można by było to zmienić. Jeżeli by chcieć jakąś tam dłuższą. I tak samo tutaj, widzicie? Chociaż nie, zaraz, bo on tutaj mi się odbija, a... Ha. A, rozbaliłem się od niego. Jakiś w ogóle... Nie wiem, co to było. No ciężko się z tym steruje, jeżeli to jest odwrotnie. Aczkolwiek... Nie mówię, że jest to niemożliwe. A. Bo możliwe jest, tylko jest nie, niestety dosyć kłopotliwe. Trzeba po prostu sobie... O, co w górę? On idzie w dół. Tu jakaś bomba. O, a co to było? Na czym ja się rozwaliłem? No bo na bombę muszę uważać, no to wiadomo. Patrzcie, wystarczy, że odrobinę wezmę w lewo i on już płynie mi cały czas
w lewo. No to jest właśnie wkurzające troszeczkę, bo dopalacz włączymy. Zobaczymy, jak na tym dopalaczu będzie płynął. Tu jest podskok. Ojojojojoj. No ciężko się steruje, ciężko. Ale... ale jakoś tam idzie. O, rozwalili mnie. Dobra, mamy jeszcze ostatnie chyba życie. Znaczy ostatni kredyt, o. I mogę sobie przeskakiwać. Ojej. W zasadzie w co ja strzelam, jak tu nic nie ma. O, ładnie mi poszło. Teraz mi nieładnie poszło. O, dobrze. Oj, nie. Oj. No. No już się trochę wyrabiam powoli. Co nie ma, już dobrze, wróćmy sobie jeszcze w takim razie 3 kredyciki, zobaczymy. Dokąd się uda zajechać, dojechać. No. Ale tutaj jest jakiś dziwny ten. No. O, zestrzelił mnie chyba. Ale ja go też zestrzeliłem, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kurczę, mylą mi się te przyciski, powiem wam. Strzelanie, podskakiwanie i tak dalej. No tu jest na odwrót to wszystko zrobione. Nie wiedzieć czemu. O, zaliczone. No to mamy rundę trzecią. Dobrze. Dobra. O, dobra. Dobra. A, i ciekawa jeszcze rzecz. W momencie, kiedy tym celownikiem próbuje się nakierować, to również on skręca. A jeżeli skręca, no to oczywiście w tym momencie ten celownik też już idzie troszeczkę inaczej. To tego nie powiedziałem wcześniej. No, ale biorę w prawo, on idzie w prawo, nie? Znaczy, skręca w prawo. A tu wiadomo, że tym celownikiem trzeba nakierowywać na przeciwnika, a nie... No, ale to tak mówię, gra zrobiona. 90. rok, no... mogli coś się bardziej postarać, chociaż muzyczka jest fajna, szczególnie ta na początku, która była, nie wiem, jak wy to oceniacie, ale według mnie fajnie została zrobiona. Natomiast tutaj już ta rozgrywka, no to taka raczej średnia, nie wiem, czy nie widziałem tej gry nigdy w realu, chociaż
jakieś tam tytuły bardziej oblegane zapadły mi w pamięć, bo tak jak już tam pisałem w komentarzu, no zawsze lubiłem po prostu patrzeć, jak tam inni grają. Nie wiem, czy może bardziej nawet mnie to fascynowało, niż gdybym sam grał. Poza tym, no nigdy tam gotówki nie było za wiele, więc na rozgrywkę nie było mnie najczęściej stać. A dwa, no szkoda było kasy, bo wolałem sobie co innego kupić za te pieniądze. Tutaj chwilę człowiek się pobawi, no i koniec, tak? Natomiast zawsze chciałem mieć możliwość zagrania sobie w domu w jakieś takie tego typu gry. No i nigdy nie było takiej możliwości. W końcu przyszedł czas ZX Spectrum, czyli 8-bitowców. No i pierwszym moim komputerem to był Timex 2048. Dobrze, lecimy. I wtedy, że tak powiem, dopiero miałem możliwość grania. Oczywiście te gry wtedy z czasów Timexa, automatowe gry, były no klasę lepsze niż te na tym 8-bitowcu. Ale było to już coś. Ale było to już na pewno coś. No i tych gier było na pewno o wiele, wiele, wiele więcej niż na automatach. Poza tym można było zmieniać je jak rękawiczki przysłowiowe, bo było ich naprawdę mnóstwo. No i kosztowały o wiele, wiele mniej niż granie na automatach. No dobrze, ostatnia rozgrywka. Ojej. Dobrze. No widzicie, wcale to nie jest takie proste zestrzelić takiego helikoptera, sterując tylko tym. O! O! Ojejku. No, ostatni mi został. No i niestety rozwalił mnie. No dobrze. Tak ta gra wyglądała. Zobaczmy, czy będzie wpis. Trochę żeśmy sobie popływali. Jest wpis, słuchajcie. Jest wpis. G. E. L. No i pięknie. Także chyba najgorzej nie poszło tym razem. No. To tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Zapraszam do kolejnego odcinka. A póki co możecie zasubskrybować kanał, zalajkować, a sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!